Witam oczywiście bardzo serdecznie, jest wspomniany kanał Porady Ogrodowe Flowers. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzów, oczywiście drodzy Państwo, jeszcze raz wszystkich również witam. Oczywiście na sam początek oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału Porady Ogrodowe Flowers oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszka i do udostępnienia dalej tego filmu, po prostu poszedł świat. Także zaczynamy. Dzisiaj oczywiście ostatnia część z cyklu jak ukorzenić i rozmnożyć prawidłowo dowolną roślinę. Także zaczynamy. Dzisiaj materiał, mniej więcej jak widzicie, mamy tutaj oczywiście zamiot kulkasa, który praktycznie końcówka jego wyschła, tak ona się prezentuje. Jest ona już sucha po, czy po urwaniu, czy po ucięciu, teraz praktycznie nie wiem. Ale jak dotykam, to jest sucha, jest gotowa do ukorzeniania, bo rozmnożona jest ogólnie, ale trzeba ją ukorzenić. Jak to zrobić? Praktycznie rzecz biorąc, mamy tutaj ukorzeniacz, to jest taki z ogrodniczego sklepu. Teraz go praktycznie otwieramy. Później oczywiście zapraszam na przegląd roślin na czerwiec. Oczywiście dziś składam oczywiście dzieciom z okazji Dnia Dziecka najlepsze życzenia, także najlepszego z okazji dla dziecka, dla waszych dzieci, drodzy Państwo, drodzy widzowie, dla waszych wszystkich dzieci najlepszego z okazji waszego dnia. Także tyle jeżeli chodzi o to. Praktycznie rzecz biorąc, zamiot kulkasa praktycznie moczymy w tej wodzie w konewce troszeczkę, następnie bierzemy ukorzeniacz. Dobrze, musimy to zrobić. No i patrzymy, czy jest brązowe. Tak, jeśli jest brązowe, to no cóż, jest oczywiście palma, tak, bo praktycznie nie powinno być w sumie w palmie taki zamok kulkas, ale no innej po prostu doniczki niestety nie. No i dupa. Muszę zrobić oczywiście dziurę. Ktoś tam hałasuje niestety na dole, drodzy Państwo, drodzy widzowie. Niestety nic z tym nie, nikt z tym nic nie zrobi. Momencik, może ja zrobię przerwę i za chwilkę do Was wrócę, jak to po prostu wstawię. Ok, wróciłem. Tak to się prezentuje po wsadzeniu tego zamiotu kulkasa. Jest oczywiście ukorzeniacz w razie bezpieczeństwa, w razie czegokolwiek. Dodajemy troszkę tego ukorzeniacza. Tak, dobra. Teraz po prostu, żeby tą konstrukcję wzmocnić, troszeczkę naokoło tego ukorzeniacza, tak dalej, i po prostu podlewamy wodą. Bo to tak trzeba. Okay. Troszkę jeszcze wody zostało. Teraz po prostu zabieramy się za kolejną, mniej więcej, sadzonkę. Powiedzmy, że ją tu wsadzimy. Nie, to jest za głęboko chyba. Za ciężko chyba. Zaraz się dowiemy. Nie, jest akurat miejsce. Będzie akurat. Będzie dobrze. Myślę. Jest miejsce. W takim razie, tak jak poprzednio, maczamy w wodzie. Odrobina, tak to się prezentuje. I w ukorzeniacz. Mamy. I po prostu wsadzimy. Tu już praktycznie nie ma żadnego problemu z wsadzeniem. Zamiot kulkasa. Oczywiście weźmiemy ten patyczek, żeby on tu praktycznie to wzmocnił. O. I tak się prezentuje, jeżeli chodzi o czy zamiot kulkasa, bo praktycznie możemy też dać tak też obecnie i tutaj oczywiście też poprawiamy, żeby to się przyjęło, też podlewamy oczywiście wodą, resztką wodą i tu ukorzeniacz. No tak to wygląda. Mam nadzieję, że ten zamiot kulkas się
przyjmie. Na razie tak on się buja troszeczkę, później się go później wzmocni, jak się ukorzeni i tak dalej. I ten, jak widzimy, jest dobrze. Tak to wygląda. Także oczywiście będę się oczywiście z wami żegnał. No i na sam początek oczywiście zapraszam na kolejny materiał z cyklu Przegląd roślin na czerwiec tego roku. Także zapraszam. No i oczywiście się z wami żegnam. Także do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Także na razie. No i oczywiście pozdrawiam.